jeszcze jedna noc. Jak łza, co spływa po twarzy, jak uwolnienia chwila skradziona drżącej ciszy. Witam serdecznie, nazywam się Mirosław Wardziński, jestem grodziszczaninem od urodzenia. Mam swoje lata, bo jak widać po głowie, włos już się nie trzyma i nie ten kolor, ale staram się w ramach swojej możliwości zajmować muzyką od najmłodszych lat do chwili obecnej. Muzyka zawsze ze mną była, od samego urodzenia praktycznie. Matka grała na mandolinie, ojciec bardzo dobrze śpiewał, a ja słuchając tego wszystkiego, co w domu było, w jakiś sposób usiłowałem. Miałem zaszczepioną tą muzykę i usiłowałem po prostu w tym kierunku pójść. Pierwszym moim instrumentem, na jakim nauczyłem się grać, to był akordeon. Uczęszczałem do ogniska muzycznego imienia Feliksa Dzierżonskiego w Rodzisku Mazowieckim. Ukończyłem nawet to ognisko. No, nie było łatwo, bo chciałem grać na gitarze, no ale u Feliksa Dzierżonskiego gitara była nielubianym instrumentem, w związku z tym akordeon był taką podstawą entuzjazmu. No ale to były pierwsze sytuacje zespołowe, bo był kwartet jakichś akordeonistów, były podziały, były różne rytmiki, były różne sytuacje. Muzyka wprawdzie ludowa, ale to też dało jakieś podstawy do zajmowania się moją muzyką. Taka muzyka na poważnie zaczęła się właściwie już w szkole średniej, kiedy podsłuchałem w Żyrardowie, bo chodziłem do technikum elektrycznego w Żyrardowie. Wokalistę później, jak się okazało, dobrych zespołów polskich. Miał próby właśnie w tym technikum w sali gimnastycznej. I chodząc tak do szkoły, zobaczyłem, że właśnie chciałbym to samo robić, co on. I udało mi się po prostu zagrać w zespole harcerskim w tym technikum, grając i ucząc się grać na perkusji. To był jakby drugi mój instrument w życiu, perkusja. Nauczyłem się rzeczywiście grać na tej perkusji. Rzeczywiście to później mi zaprocentowało w późniejszym czasie, ale jak gdyby ten fragment życia zaczął ulatywać, ponieważ cały czas śpiewałem. Śpiew to moja taka druga pasja od maleńka. To były chóry, to były festiwale różnego rodzaju młodzieżowe, to były kolonie, na których występowałem w ramach tam spektakli kolonijnych, to były zakończenia szkoły, jakieś zakończenia roku w szkołach podstawowych. Zawsze udzielałem jako wokalista. I wreszcie przyszedł rok 1970, to był czwarty, kiedy spotkał mnie kolega w Milanówku. Mówi: słuchaj Mirek, ty zawsze śpiewałeś, coś tam cię słyszałem. Wiesz, jest taki zespół, nazywa się FAMET. Stacjonujemy przy milanowskich zakładach FAMET, właśnie stąd ta nazwa. No i szukamy wokalisty, a może byś się spróbował jako wokalista. I właśnie to jest taki moment, kiedy jako wokalista zaistniałem w muzyce. Zespół FAMET to pierwszy zespół. Prowadził go Karol Jagiełło. Był takim naszym opiekunem muzycznym. Dużo nas nauczył, ponieważ to jest muzykiem zawodowym, w związku z tym miał duże podstawy ku temu, żeby nas przysposobić do tego zawodu, notabene. I ten zespół grał do 1979 roku, do trzeciego sejmiku muzycznego w Rodzisku Mazowieckim, kiedy to zauważono nas po prostu na rynku muzycznym. Pod koniec pracy w zespole FAMET opiekunem zespołu po Karolu Jagiełło był Zdzisław Grzesiewicz. On zaszczepił w nas chęć grania własnych utworów, zaszczepił nutkę bardziej rockową oraz poczucie estradowe. Za jego właściwie takiej nominacji w zespole zaczęliśmy występować na większych scenach, zaczęliśmy grać własne utwory i zaczęliśmy o wiele więcej ćwiczyć, jeżeli chodzi o samą technikę i kunszt muzyczny. W 1979 roku wystąpiliśmy w naszym trzecim sejmiku muzycznym w Rodzisku Mazowieckim, gdzie nas zauważono i wtedy zainteresowała się nami też estrada warszawska, właściwie estrada robotnicza w Ursusie, przy której zaczęliśmy stacjonować i zaczęliśmy mieć tam próby w estradzie robotniczej. Jak zespół nazwał się Rock Union od tego czasu, od kwietnia 1979 roku, i występował w składzie Zdzisław Grzesiewicz, Bogdan Wiśniewski, Jacek Banasiak, Mirek Wardziński i z początku Roman Kęszycki, który wjechał za chlebem do Kanady, a później zastąpił go Jaryczewski. Nie pamiętam imienia w tej chwili, nazwisko został Jaryczewski.
W tym składzie zespół grał do 1989 roku, tylko do lipca. Dlatego, że ja, grając na perkusji w tym zespole, śpiewając, zostałem powołany do Kamaszy. Musiałem udać się w Kamaszy na rok czasu. Później okres klarynecki w moim czasie. Zaczęliśmy grać gdzieś tam po różnych dyskotekach, po różnych weselach. To po prostu tak jak klezmerskie działanie, dla pieniędzy czysto, grając różne covery, już nie robić swojej muzyki. No i stało się tak, że w 1995 roku Zdzisław Grzesiewicz odszedł od nas. W 1993 roku, w związku z jego śmiercią, został zorganizowany koncert charytatywny Czy mniejsze pamięta w Wójcu Mazowieckim. I to był taki moment, w którym poproszono mnie, żebym wrócił do zaśpiewania kilku utworów w Rock Union, ponieważ jak gdyby to był jeden z zespołów na drodze Zdziśka w jego karierze artystycznej. Czasu z powrotem, jak gdyby ta nutka muzyki do mnie wróciła i zacząłem się udzielać w różnych zespołach. Najpierw właśnie w Rock Union, później mój syn, który też tą nutkę, bo ta muzyka jednak rockowa, czy muzyka tak jak Deep Purple, jak Ozzy Osbourne, czyli Black Sabbath, jak Cepelini, jak jeszcze dużo tam Nazary, tym podobne sprawy, czy już był nasz, czy jest, bardzo figurowała w moim jak gdyby muzycznym świecie. W związku z tym w tym kierunku jak gdyby ta muzyka była też słuchana w domu i słuchali to moi synowie. Mam dwóch synów, jeden, tam różnica pewna wieków w synu jest, jeden szybko, jak to się mówi, zaszedł sobie bakcyla tej muzyki i założył zespół w swojej szkole średniej, w którym pewność poprosił mnie o pomoc, ponieważ szukali wokalistki bądź wokalisty, który mógłby im pomóc działanie. I od tego czasu znowu zacząłem grać z chłopakami, właśnie z kolegami mojego syna w zespole, który nazywał się od tego czasu PGR. Z PGR-em nagraliśmy w sumie 4 płyty, duże, long playe. Kilka zespołów związanych z alternatywą, co nie za bardzo sprawdzałem się jako wokalista w alternatywie. Kilka zespołów punkowych, w których też nie mogłem się sprawdzić jako wokalista. W związku z tym, jak gdyby ten rock został ze mną do samego końca. Jedno zdarzenie, które jest bardzo charakterystyczne w moim życiorysie muzycznym, to jest zdarzenie, kiedy grałem w zespole Famet. My graliśmy muzykę coverową i w tym zespole mieliśmy występ w ramach Wianku w Warszawie przy Wiśle. Były rozstawione estrady, estrada warszawska stołeczna zapewniała takie miejsca i tam graliśmy. I był moment, kiedy mieliśmy występ i w trakcie tego koncertu zostałem porażony prądem. I właściwie dzięki jednemu człowiekowi, który grał wtedy w zespole Famet, a jest też gruźszczaninem, a nazywa się Janek Gombosz, do dzisiaj żyje. Bo okazało się, że złapałem za dwa mikrofony, bo wtedy odsłuchałem, był duży kłopot, i przez dwa mikrofony, przez dwie ręce przeleciał prąd. I ja te mikrofony trzymałem. Janek grał na perkusji i widząc, że coś się dzieje nietypowego na scenie, usiłując się wydostać za tej perkusji, zwarł po prostu statywy i odciął mnie od tego napięcia. Nie wiadomo, co by się działo, gdybym jeszcze nie przytrzymał z pół minuty. Także tutaj, mając mu taką możliwość, chętnie i serdecznie dziękuję Jankowi za to, że jeszcze żyje, bo mógłby się skończyć w 77 roku. Charakterystyczne w tym wszystkim jest to, że wspomniałem o swoich synach. Synowie moi, Paweł i Michał, cały czas właściwie są w muzyce, cały czas mają jakieś tam swoje projekty i cały czas razem z sobą gramy. Czy to był zespół PGR, czy to był zespół Grand Falon, czy to był 30 obecny zespół Rock Union. Występujemy wspólnie w składach tych zespołów. Dzielimy się obowiązkami. Paweł jest basistą, Michał jest wokalistą, ja też jestem wokalistą. Udaje się nam stworzyć zespoły, w których są dwa wokale. Udaje się stworzyć zespół pokoleniowy, bo ja mam swoje lata. Każdy z synów jak gdyby też jest z innego trochę pokolenia. W związku z tym są jak gdyby trzy pokolenia prawie ludzi. Mamy swoje sprzeczki, mamy swoje kłótnie, ale to są naprawdę kłótnie muzyczne, kłótnie wartościowe i trudno mi sobie wyobrazić w tej chwili świat naszej rodziny w sumie bez muzyki, i to bez muzyki rockowej, bo tu jesteśmy na tą muzykę wyczuleni, tą muzykę kochamy, tą chcemy grać. Żałuję tylko, że w obecnej dobie muzyka rockowa jest wypierana przez muzykę disco polo. Nie wiem dlaczego, można się domyślać.
ale to, co ważne, to to, że taka muzyka rockowa zostaje zawsze na całe życie, a muzyka disco polo przynajmniej. Ale chciałbym wspomnieć też jeszcze o jednym człowieku, bo przykre dla nas bardzo ten temat właśnie zespołu Rock Union, bo Rock Union zespół gra do dzisiaj. Przykry temat to tyle, że niedawno straciliśmy kolegę Wojtka Płocińskiego, naszego perkusisty, w wypadku motocyklowym. Trudno nam się pozbierać po tej sytuacji, bo nie wiem, co z sobą zrobić i jak możemy do tego podejść. Postaramy się zrobić tak wszystko dobre, żeby on był z nas po prostu tam zadowolony. Jak już mówiłem, rodziłem się w Grodzicu Mazowieckim i mieszkam w tej chwili w Grodzicu Mazowieckim po tułaczce, po kilku miejscowościach podwarszawskich. Wróciłem z powrotem na Stare Śmiecie. Inaczej oddycham. Wiem, że jest koronawirus i oddech jest może skrócony, ale oddycham pewną siłą i pewną piersią. Tym bardziej, że włodarze grodziscy zawsze zabezpieczają nam możliwość grania muzyki rockowej, taką, którą kochamy, którą lubimy.